Witajcie, przyjaciele Tomek z tej strony. Chciałbym trochę porozmawiać o tak zwanych zabobonach, czyli to co robię, wypędzam demony. Niektórzy z Was reagują tak ciekawie, że o co wróciliśmy do średniowiecza? Co to tak naprawdę tutaj się wydarzyło? Zobaczmy. Pierwsze Biblia. Mateusza, Księga, Ewangelia Mateusza, tak, 8:16 mówi, że Jezus wypędzał demony słowem, a zatem nie robił żadnych rytuałów, nie musiał nic tam dodawać, żadnej soli, żadnymi krzyżykami biegać, żadnej wody święconej, po prostu wypędzał demony słowem. I teraz, im bardziej zgłębiam świat fizyki, to właśnie tym bardziej widzę, widzę uwierzytelnienie tego słowa napisanego w Biblii. Patrz. Na przykład jesteś, są tacy ludzie, którzy gdzieś tam umieją swój głos manipulować swoim głosem w taki sposób, że kiedy położysz szklankę obok nich, to szklanka pęka. Dlaczego? Ponieważ głos to fala. I oni umieją tak zmanipulować tą falą głosową, że ona zrówna się z tą, falą, jakby z tą falą szkła, bo tak naprawdę wszystko jest energią. Więc to się zrówna ze sobą, powodując wtedy ten rezonans, tak zwane ciśnienie akustyczne, i te ciśnienie akustyczne spowoduje rozbicie się danej powierzchni. Więc jeżeli widzimy, że człowiek może głosem rozbijać szkło, to znaczy, że głos. To coś namacalnego, fizycznego, to jakaś substancja, to energia, to coś, co ma wagę. Rozumiesz, o co mi chodzi, czyli coś, co ma, coś, co. Nie jest to puste, rozumiesz? Coś, co w ogóle działa. Tak samo, nie wiem, wybuch jakiegoś tam czarnobylu i tak dalej. Ten pył, ten cały wybuch zrobił mniej szkody niż promieniowanie. Przecież to promieniowanie zrobiło największą szkodę, ale przecież go nie widać, przecież go jakby nie czuć, no ale doświadczasz go w ciele, tak? Więc kiedy mówisz, to jakby można powiedzieć, promieniujesz. Czym? Energią ze swojego wnętrza. Jeżeli człowiek jest pomazany Duchem Świętym i mocą z wysokości, to wtedy jego głos, jego fale mają inną energię. Czyli tak, każdy człowiek na Ziemi ma jakąś moc, jednakże te słowa hmm, nie mają mocy. Ducha świętego, dlatego możesz drzeć mordę na diabła, wyjdź szatanie, on będzie się z ciebie śmiał. Ale kiedy należysz do Boga, kiedy zostaniesz ochrzczony w duchu świętym, kiedy realnie moc Boża stąpi na ciebie, wtedy powiesz, wyjdź diable, i on wychodzi na głos Twojego słowa, zgodnie z Pismem Świętym, które mówi, że Jezus wypędzał demony słowem, i później powiedział wszystkim wierzącym, idźcie i wypędzajcie demony w moim imieniu. Aleluja. Więc tak naprawdę, im bardziej zgłębiamy świat nauki. Tym bardziej widzę, że to co mówi Biblia jest prawdziwe. Aleluja.